Człowiek dojrzewa całe życie, uczy się cały czas na swoich błędach. Jako sportowiec mogę powiedzieć, że dojrzałość dla mnie to jest wtedy, kiedy życie kładzie nam jakieś kłody pod nogi i potrafimy sobie z nim poradzić. Tak, no, powiedzmy, racjonalnie patrzeć na świat, który się bardzo szybko rozwija. Jeżeli otworzymy się bardziej na nowe technologie, na ludzi, gdzie powiedzmy będziemy czerpać informacje od innych osób, przyjaciół, znajomych z całego świata, a w dobie internetu jest to naprawdę proste, więc wtedy wydaje mi się, że no to wszystko będzie lepiej wyglądało.